Cześć, witam Was, Katarzyna Pura z tabletowo.pl. W moich rękach Samsung Galaxy Tab Pro 10.1. Urządzenie będące większym odpowiednikiem testowanego jakiś czas temu przeze mnie Samsunga Galaxy Tab Pro 8.4. A co za tym idzie, można powiedzieć, że to urządzenie już doskonale znacie. Prawda jest bowiem taka, że posiada te same parametry techniczne i możliwości i oferowane funkcje, co wspomniany przeze mnie właśnie Galaxy Tab Pro 8.4. Ale zanim przejdziemy do funkcji, będę się powtarzać niestety, bo mówiłam to samo przy 8.4, ale zanim przejdziemy do funkcji, krótki przegląd portów i złączy znajdujących się na poszczególnych krawędziach. Na górnej mamy na samym środku port podczerwieni do sterowania urządzeniami elektronicznymi, na przykład telewizorem. Po lewej stronie przyciski wystające z obudowy na tyle, by były wyczuwalne pod palcami, ale nie jakoś przesadnie oczywiście. Natomiast obok nich włącznik służący również do usypiania urządzenia. Na lewej krawędzi mamy 3,5 mm jack audio, obok jeden z głośników, drugi znajduje się po przeciwległej stronie na prawej krawędzi. Na dole mamy do dyspozycji port micro USB, z kolei na prawej krawędzi mamy zaślepki, pod którymi pod jedną mamy gniazdo kart SIM, natomiast pod drugą gniazdo kart pamięci microSD, no i wspomniany jeden z dwóch głośników. Tylna pokrywa, no cóż, no przypomina nam bez wątpienia Samsunga Galaxy Note 3, który również charakteryzuje się imitacją skóry. Tak jak wspominałam przy 8.4, tak również tutaj muszę dodać, że w przypadku Note 3 ta skóra, ta imitacja skóry, bo jest to plastik pokryty tworzywem imitującym skórę, na większej powierzchni wygląda, przynajmniej według mnie, o wiele lepiej niż na pleckach Galaxy Note 3. Tu znajdziemy logo producenta, nad nim aparat wraz z diodą doświetlającą, natomiast na dole jakieś oznaczenia wszelkiego rodzaju, które są potrzebne do wprowadzenia urządzenia na rynek. Z kolei z przodu mamy przyciski, każdy z nich pełni dwojaką funkcję, o czym za chwilę. Natomiast u góry ponownie logo Samsunga, kamerka do połączeń wideo, jak również czujnik światła. Skoro już o przyciskach mowa, jest to oczywiście wstecz, który uruchamia również pasek boczny z aplikacjami do otwarcia aplikacji w różnych oknach. O tym będzie za chwilę. Home, który po dłuższym przyciśnięciu uruchamia aplikację Google Now. Oraz otwarte aplikacje, czyli aplikacje, które mamy działające w tle, wraz z możliwością przejścia do menadżera zadań i zamknięcia wszystkich aplikacji. Przejście do menadżera zadań. I mamy tutaj aktywne aplikacje, pobrane, menadżera pamięci RAM oraz pamięć. O czym warto tutaj wspomnieć, to o czym już tak naprawdę powiedziałam Wam dość dużo w przypadku Galaxy Tab Pro 8.4, to możliwość korzystania z wysuwanych aplikacji z boku. No i tak na przykład otwórzmy sobie stronę internetową, oczywiście tabletową, obok niech będą moje pliki. Możemy oczywiście dowolnie rozszerzać którąkolwiek ze stron. I tak na przykład w niewielkim pasku możemy mieć pliki, natomiast stronę internetową na dość znacznej powierzchni ekranu. Trzeba pamiętać o tym, że otworzenie dwóch aplikacji obok siebie to nie jest szczyt możliwości tego urządzenia. Otwórzmy sobie jeszcze na przykład kontakty, do tego mapy. No i może jeszcze YouTube'a. YouTube, gdzie jesteś? No jak widzicie, troszeczkę tutaj się system zamyśla, no i nie ma co do tego mieć większych zastrzeżeń, no bo jakby nie było, mamy w tym momencie pracujących 5 aplikacji. Oczywiście możemy ich rozmiar zwiększać, zmniejszać, jak również przejść do otworzenia aplikacji na całym ekranie. A co jeśli chcemy tę aplikację zamknąć? Możemy użyć przycisku zminimalizowania widoku ekranu, tak jak ma to miejsce na przykład w Windowsie. No i aplikacje, które zamknęłam wcześniej, możemy zminimalizować do okienka, takiego jak jest na przykład w Messengerze Facebookowym, w aplikacji choćby na Androida. No i mamy wtedy dostępne trzy okienka, po kliknięciu na którekolwiek otwiera nam się
w aplikacji nałożonej na działający program. Jeżeli byśmy chcieli otworzyć kolejną aplikację, no to pojawi nam się komunikat, że możemy korzystać z maksymalnie trzech aplikacji w widoku wyskakującego okna. Powiedzmy, że wszystkie sobie zamkniemy. Brutalnie zamknij wszystko. Przechodzimy do tego, co interesuje Was chyba najbardziej, czyli sam interfejs użytkownika. I nie mam tu na myśli Touch Wiza, a interfejs magazynowy, który jest koniecznością. Nie można go niestety dla użytkowników, którym się to nie podoba, usunąć. Jesteśmy na niego skazani. Przynajmniej jeden widok magazynowy jest tutaj potrzebny. Podobnie jak konieczny jest jeden ekran domowy, taki zwykły. Możemy oczywiście zarządzać tymi ekranami, możemy usunąć jeden z nich, ale tak czy siak jeden musi pozostać. Podobnie tutaj, przechodząc do widoku magazyn UX, możemy zmieniać układ dwóch lub więcej ekranów. Oczywiście ja sobie dodałam jeszcze jeden, domyślnie są dwa, można każdy z nich pousuwać, pod warunkiem, że jeden zostanie. Co tu możemy umieścić? Na każdym z tych ekranów możemy dowolnie umieszczać kategorie wiadomości, które sobie wybierzemy. Oprócz tego mamy aplikacje społecznościowe w postaci YouTube'a, Twittera czy Flickra. No i aplikacje tam e-mail, Office, galeria, terminarz, S, wiadomości, wideo, muzyka. Możemy, jeszcze nie powiedziałam o tym, że możemy zmieniać układ. Jak widzicie, mamy zaznaczony konkretny ekran i zmieniamy układ w zależności od tego, w którym kafelku chcemy mieć daną aplikację. Niech będzie, że tak jest najciekawiej. I oczywiście w przypadku każdego zmieniamy układ indywidualnie. Powiedzmy, że będzie właśnie tak. No i co? No i mamy tutaj w bardzo fajny sposób pogrupowane aplikacje, których chcemy używać, których widoku chcemy używać na jednym ekranie. No i tak na tym ekranie mam terminarz S, kalendarz, aplikację e-mail, Office'a i informacje z kategorii biznesowej. Po przejściu dalej mam informacje z wybranych kategorii, które tam wklepałam wcześniej, a chyba nawet były domyślnie. Natomiast na kolejnym mam wideo, muzykę, ostatnie informacje z Twittera, jak również z YouTube'a. Oczywiście możemy to konfigurować dowolnie, w zależności od tego, jak chcemy. Cóż, o czym warto wspomnieć, to przede wszystkim rozdzielczość ekranu, która wynosi 2560x1600 pikseli. Nie jest to nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o 10-calowe urządzenia, zwłaszcza że Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, który testowałam nie tak dawno, ma dokładnie tą samą rozdzielczość, tyle że na mniejszej przekątnej. I tam to faktycznie robi wrażenie. Tutaj trzeba zauważyć, że oczywiście czcionki są bardzo czytelne i ostre, niezależnie od tego, czy czytamy w pionie, czy w poziomie, bo no, zagęszczenie pikseli na cal jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i nie może być po prostu inaczej. Kąty widzenia również są bardzo dobre, tutaj nie można się przyczepić. Oczywiście standardowo będzie się odbijało wiele różnych rzeczy dookoła, bo mamy do czynienia z błyszczącym ekranem. Co tutaj warto zauważyć, no to przede wszystkim wszelkiego rodzaju dodatki systemowe od Samsunga. Przede wszystkim, a jeszcze zanim o tym, kilka słów o HDMI, którego tu nie ma. Mamy za to screen mirroring, dzięki któremu możemy przesyłać bezprzewodowo obraz i dźwięk do urządzeń innych, czyli na przykład do telewizora. W samym urządzeniu mamy coś takiego jak na przykład tryb blokowania, w którym możemy wyłączyć powiadomienia wybranych funkcji. Możemy ustawić godziny, w których chcemy, by te funkcje były zablokowane. Możemy również ustawić kontakty dozwolone, od których wiadomości będą wtedy tak czy siak przychodziły. Takich funkcji jest więcej. Funkcje na przykład ruchowe, mamy podnoszenie inteligentne, czyli uchwyć nieodebrane połączenia i nieprzeczytane wiadomości. I tu właśnie zapomniałam powiedzieć, że mimo tego, że jest to 10-calowy tablet, umożliwia oczywiście prowadzenie rozmów głosowych jak przez zwykły telefon, tu polecam słuchawkę Bluetooth, oraz wysyłanie wiadomości tekstowych SMS. Mamy tu również ruchy dłoni, które towarzyszą chyba w urządzeniach Samsunga od
no chyba samego początku, bo odkąd ja pamiętam. Mamy chociażby przechwytywanie ekranu, przeciągając bokiem ręki od prawej strony do lewej. Tu nam się otworzyły przypadkiem, też otworzył nam się pasek boczny, ale przy okazji udało mi się zrobić screena. Mamy też inteligentny ekran, czyli funkcje związane z inteligentną reakcją ekranu na nasz wzrok lub twarz. Tu najciekawszą jest chyba zatrzymywanie filmu, podczas gdy urządzenie wykryje, gdy nie patrzymy na ekran. W tym wideo postarałam się Wam przybliżyć działanie oraz możliwości Samsunga Galaxy Tab Pro 10.1. Nie pokazałam Wam oczywiście wszystkiego, bo nie jest to możliwe na krótkim wideo, a jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście jestem do Waszej dyspozycji, natomiast na część z nich na pewno znajdziecie odpowiedź w recenzji, która już na tabletowo pojawi się w najbliższych dniach. Pozdrawiam Was serdecznie, Katarzyna Pora, tabletowo.pl.